Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Audycji Księga. Witają Państwa ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kęska. Jak co tydzień, drodzy Państwo, otwieramy tą świętą Księgę Życia i Mądrości i będziemy z tej Księgi w miarę możliwości czerpać. Pozwolę sobie wtrącić na początku, zanim jeszcze przejdziemy do tekstów na najbliższą niedzielę. Ktoś powiedział, z Biblią jak z dziewczyną, z kobietą. Trzeba o niej chodzić, chwalić ją, głaskać i ona się otworzy, ale po pewnym czasie. Natomiast jeśli gwałtownie będziemy próbowali wejść w ten tekst i muszę go dzisiaj zrozumieć, to tak jak każda szanująca się dziewczyna, na każdy gwałt odpowie gwałtem i obroną. Dopieszczajmy Biblię, czytajmy, bądźmy cierpliwi, adorujmy, a kiedyś odda nam dużo życia, dużo mądrości, dużo światła. To taki ogólny wstęp do dzisiejszych rozważań. A wracając do tej metafory, można się na nią denerwować? O, myślę, że tak. Myślę, że tak. Słowo Boże jest bolesne i ludzie, którzy kłócą się z Bogiem, jednocześnie jakoś kłócą się z Pismem Świętym. Zobaczymy, czy się pokłócimy. W każdym razie otwieramy księgę. Otwieramy na Księdze Wyjścia, rozdział 22, wersy od 20 do 26. To mówi Pan. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę. Zapali się gniew mój, wygubię was mieczem i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczasz pieniądze ubogiemu z mojego ludu żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. To są słowa wypowiedziane do ludzi po przejściach, można powiedzieć metaforycznie. Przeszli sporo w swojej historii i w tym życiu. Czy Polska, czy my jesteśmy społeczeństwem po przejściach? No, jesteśmy społeczeństwem po przejściach. Bardzo mnie kiedyś zaintrygowała informacja, że Polacy w swoich refleksjach historycznych nie odbiegają tak daleko jakim, do wydarzenia, jakim był potop szwedzki. Ale podobno wtedy Polska została przyjechana walcem po prostu. To rzeczywiście był potop, to była katastrofa dla tego kraju. No a współczesne dzieje, to zabory. Potem mieliśmy gości w Polsce z lewej i z prawej strony. Potem mieliśmy komunę. Także czytam jakieś takie ciekawe rozważanie, że jeśli byśmy w jakimś państwie, obojętnie jak wielkim, zabili 50 adwokatów najlepszych, 50 najlepszych lekarzy, dziennikarzy, publicystów, rektorów uniwersytetu, to ten kraj już nigdy nie będzie takim samym krajem. No nam wytłukli więcej cennych ludzi i Polsce ciągle brakuje tych, którzy polegli w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje. Także Polska jest też krajem po przejściach. Można powiedzieć, po tych potopach i w tych potopach, w tym morzu zła, przechodziliśmy też nieraz jak przez Morze Czerwone i mieliśmy może inaczej niż oni ogromne straty, ale przeszliśmy. Ale podobieństwa są nieprawdopodobne. Jak Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu przez Morze Czerwone, oni zaczęli szybciutko tęsknić za cebulą, czosnkiem. No, pamiętacie Państwo, co się działo w 89 roku? Euforia, szał. A już w 90, 91, o, ta Solidarność, ten Wałęsa i wielu z komuny, to było super, fajnie. To nieprawdopodobne. Jakby mi ktoś powiedział przed 89 rokiem, że ludzie będą tęsknić za komuną w Polsce, to bym nie uwierzył. A na własne uszy słyszałem. Papież też się dziwił, jak przyjechał do Polski, nieraz przyjeżdżał i powtarzał nam uparcie i głośno dekalog, a my już nie chcieliśmy go tak chętnie słuchać. No tak, papież podobno bardzo przeżył tę pierwszą pielgrzymkę do Polski po wyzwoleniu.
że to po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był bardzo... I po wyborze Kwaśniewskiego na prezydenta też w Watykanie mówili, że bardzo to przeżywa. To nikt się tego nie spodziewał. Także tysiące lat minęło od tamtych wydarzeń, a zasady są takie same. Wielu ludzi wolałoby siedzieć w więzieniu i mieć wikt i opierunek, niż troszczyć się o swoją wolność w sposób taki bardzo konkretny na co dzień. Z wolności się korzysta, troszcząc się o innych ludzi. To wolność matki, o której też papież mówił. Miłość to jest to poświęcenie. Tutaj to wszystko jest troską o innych. No to powinno być z wolności. Przypomniał mi się jak film z Kevinem Costnerem, nie pamiętam jego tytułu, kiedy on jest w uciek z więzienia, po drodze porwał chłopca, który był malutkim świadkiem Jehowy i tak we dwoich uciekali. Nie wiem, czy on Paweł nie pamięta tego filmu. Nie widziałem. I ten chłopiec, ponieważ był świadkiem Jehowy, nie uczestniczył w zabawach dzieci i nie uczestniczył w jakiejś amerykańskiej zabawie chodzenia po domach i dostawania cukierków. Może to był Halloween, nie wiem, coś takiego. I Kevin Costner zapukał do pewnych drzwi, otworzyła pani, dyskretnie pokazał pistolet wycelowany w nią i mówił, proszę dać temu chłopcu cukierki i czekoladki. Pani oczywiście przyniosła najlepsze cukierki i czekoladki. Chłopiec był w niebo wzięty, Kevin Costner schował pistolet. I tutaj Pan Bóg dzisiaj robi trochę podobnie. Dajcie tym biednym, ubogim płaszcz, nie kłaście lichwy, bo jak nie, to usłyszę skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem. Widzimy tutaj dwie strony Pana Boga, które muszą być. Jedna strona to jest ta najprawdziwsza, że jest miłosierny, litościwy, że daje, a druga, że musi nieraz nas postraszyć. No ich straszył tak, jak oni zrozumieli. Oni Żydzi wiedzieli, co to znaczy ginąć od miecza. To objawienie Boga miłości jest takie ewolucyjne i dziś jest wielkie zaskoczenie, ponieważ wielu ludzi mówi, jest Bóg Starego Testamentu, jest Bóg Nowego Testamentu. Stary jest okrutny, a ten nowy Jezus Chrystus, no to jest wrażliwy. A dzisiaj widzimy nieprawdopodobną wrażliwość Boga, który sam się właśnie, powtórzę, jeszcze nazywa miłosierny i litościwy. I on taki jest. Komu my dziś możemy pomagać? Ja tak się zastanawiam. Jakbyśmy mieli to potraktować serio, no to komu ta pomoc się od nas należy? Przede wszystkim pomocy potrzebują ci, którzy zostali dotknięci jakimś cierpieniem, samotnością, w hospicja, gdzie pracują piękni wolontariusze, więzienia, gdzie chodzą siostry zakonne też ze świeckimi ludźmi. Kapłani oczywiście odprawiają przy świętą. Przede wszystkim Kościół jest dany dla pomocy duchowej, ale ją się wyraża przez pomoc materialną, także nie możemy się od tej materialnej uciec. Tu nawiasem też dygresja, Państwo może pomogę, może komuś się to przyda, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy. Proszę Państwa, w teologię radziłbym nie wchodzić, bo oni się na teologii za bardzo nie znają. Mają takie oklepane tam chwyty, takie intelektualne, że tak powiem. Natomiast proszę ich zapytać, gdzie jest szpital, który oni prowadzą, gdzie jest więzienie, do którego chodzą i jaką ochronkę dla dzieci prowadzą. Otóż oni mają jedną odpowiedź, jak wstąpisz do Jehowy, to ci pomożemy. Czy to jest nauka Chrystusa? Święty Paweł mówi, jeśli ktoś cię nienawidzi, to go nakarm. Idź i dawaj każdemu. Deszcz spada na pogan i na świętych Izraela. To tak nawet mówiąc właśnie ta akcja charytatywna, która jest no, takim znakiem, że to pochodzi od Chrystusa. Kościół nie może nie karmić, uzdrawiać, leczyć. Nie może. To jest w jego misję wpisane tak mocno. Tutaj trochę Pan Bóg tak przymusza do tej pomocy. Jakoś tak to bardzo konkretnie mówi, ale chyba tak jest, że jak człowiek zaczyna pomagać i już ręce wkłada w tą glinę, to zaczyna się przemieniać. Pomaganie innym ludziom przemienia człowieka. Proszę Państwa, jedno z najpiękniejszych spotkań, jakie miałem, a miałem ich kilkanaście, były spotkania z ludźmi dzieci chorych, którzy już niekiedy 20-30 lat tego syna upośledzonego prowadzą po ulicy, karmią go, wszystkie te niedogodności życia. U wszystkich widziałem jedno, głębię ducha. Głębię ducha. Nieprawdopodobna historia. Ja mam taką koncepcję, że nie jedno małżeństwo dostało, no urodziło im się chore dziecko, żeby ich uratować przed piekłem, przed rozbiciem małżeństwa, przed czymś. Cierpienie uszlachetnia. Oczywiście cierpienie może zniszczyć człowieka, jeśli jest ponad wszelkie siły. Ludzie szaleli z bólu. Ale Pan Bóg nigdy, Święty Paweł pisze, że nigdy nie zabraknie nam jego łaski do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Za chwilę do tego Świętego Pawła przejdziemy. Księga. Księga. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersy od 5 do 10. Bracia, wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was.
a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaj. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna, nie tylko w Macedonii i Achaj, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie trzeba nam o tym mówić, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was, jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu. Paradoks. Radość w wielkim ucisku. To po ludzku jest trudne do wyobrażenia w ogóle. No wręcz niemożliwe, chyba że jest to... No ucisk pewnie powoli chodziło o sytuację zewnętrzną, taką, ten ucisk, który spowodowali wrogowie Kościoła. Myślę jednak, że można być szczęśliwym, przeżywając ból, przeżywając cierpienie. Chociaż może nie wesołkowatym, ale... Ktoś powiedział kiedyś szokujące zdanie, że najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jaki kiedykolwiek był, i najszczęśliwszym momentem jego życia, to był, kiedy Chrystus konał na Golgocie. My oczywiście widzimy tu ogromny ból, cierpienie, mękę, ale Chrystus też to wszystko czuł, przeżywał, on się tego cierpienia dotknął, ale robił największe dzieło świata, zbawienie świata, wyzwolenie całej ludzkości. I oczywiście nie w sposób sobie wyobrazić, żeby się uśmiechał na krzyżu, czy mówił, ale był szczęśliwy. Paradoksalnie największe cierpienie świata, największa niesprawiedliwość świata wiąże się z najlepszym, największym dziełem świata. Przytoczę słowa Biblii. Pan Bóg zapytał Kaina, dlaczego masz smutną twarz? Bo grzeszysz. Gdybyś nie grzeszył, nie miałbyś smutnej twarzy. Oczywiście można mieć smutną twarz z powodu śmierci dziecka, z wypadku samochodowego, ale najwięcej smutku w naszym życiu wynika z grzechu, który popełniamy i który nam odbiera radość. Golgota była właśnie takim obudzeniem ludzi ze snu. Miała być obudzeniem i jest dla wielu obudzeniem ze snu. Że to jest, że jak wielkie jest zbawienie, jak piękne musi być niebo, żebyśmy my tam weszli, to Bóg, Ojciec poświęcił Syna. Przepraszam, mam takie skojarzenie z wydarzeniem, to dzisiaj mi się tak skojarzyło. Kiedyś na pielgrzymce szedł jeden ksiądz, nie powiem jego nazwiska, już nie żyje. I tuż przed pielgrzymką złamał obojczyk. No i mówi do lekarki, ja muszę iść na tą pielgrzymkę, niech mi pani tego obojczyka tak nie stawia, tak ręki w poziomie. Tylko jakoś inaczej. Ona mówiła, dobrze, tak się zabandażuje tak na klatce piersiowej tutaj. I on szedł z tym gipsem i nikt nie wiedział, tylko my księża, no bo razem spaliśmy. Nikt nie wiedział, że on ma gips założony. Gips potwornie go tam kaleczył, jakoś się ocierał. No i proszę sobie wyobrazić, że po pielgrzymce chłopcy mówią, do góry księdza podrzucamy. A on mówi, że ja mam gips na sobie. A oni ha, 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 ha. Łapać księdza i do góry go podrzucać. On mówi, panowie, ja mam naprawdę na sobie gips. Oni tak, no, i w końcu oni, nie, tam ksiądz żartuje. Chcieli go naprawdę podrzucić i wtedy on użył takiego słowa, którego ja tu nie powiem w radiu, ale tak, no, gorszącego, no, w normalnej sytuacji, absolutnie nie pasującego do kapłana, ale wtedy oni stanęli i powiedzieli, naprawdę ksiądz ma gips? Naprawdę mam gips, przepraszam, że użyłem tego słowa, ale inaczej byście nie posłuchali. Otóż, może to jest skojarzenie jakieś nie eleganckie, ale Bóg krzyknął na Golgocie. Ludzie, tu naprawdę chodzi o coś wielkiego. Tu naprawdę chodzi o coś, że wszystkie wasze cierpienia, kłopoty, coś, to wszystko absolutnie zblednie, wyblaknie przy dziele zbawienia, kiedy zobaczycie dom Ojca Niebieskiego. Bóg krzyknął krzykiem śmiercią Jezusa na Golgocie. My ten krzyk możemy usłyszeć i jakoś będąc w nim radować się w trudach chyba, bo przecież my w tych trudach radujemy się dzięki temu, że On dał radę. Czytałem jakieś refleksje ojca profesora Salija, który mówił, że w raju był ból. Był ból. Adam nie miał innego systemu nerwowego. Tylko nie było cierpienia. Ponieważ każdy ból, który przeżywał Adam, wiedział, że ma sens. Kiedyś, to już opowiadałem, z pół roku temu, jakieś wolne dni, jakieś ferie, usiadłem o godzinie 20 pobawić się swoim wzmacniaczem. Tak wyregulować wszystkie tony, bo dostałem go kiedyś w prezencie i nic się nim porządnie nie zająłem. Czy państwo wierzycie, że ja bez jednego ziewnięcia siedziałem do 8 rano?
bez jednego ziewnięcia, już się jasno zrobiło, i siedziałbym dalej, gdyby nie to, że miałem przeświętą. Co to znaczy fascynacja? Gdyby mi ktoś kazał napisać referat, poprowadzić modlitwę, to o pierwszej bym konał i wszystkim wyjaśniał, że ja nie mogę dłużej funkcjonować. Ta fascynacja, przypomniała mi się lata dzieciństwa, jak się bawiłem w te wzmacniacze kolumny, spowodowała, że ja nie czułem żadnego bólu. Chociaż czułem cierpienie, bo mi nogi drętwiały na podłodze, siedziałem całą noc i tam już czytałem instrukcje. Jeśli ktoś kogoś kocha, myślę, że każdy z nas robił przyjacielowi czy przyjaciółce niespodziankę. Można wtedy latać, jeździć, załatwiać, kombinować. Nic się nie czuje cierpienia, bo to jest dla niej, dla mojej ukochanej osoby. Natomiast kiedy coś mamy zrobić dla kogoś, kto nie jest dla nas taki ważny, to klapa nieraz po paru minutach. Wielu jest takich dzisiaj, którzy oddają życie w wielkich trudach. Współczesnych męczenników podobno jest więcej niż tych w pierwszych wiekach. Tak, w XX wieku podobno zginęło tylu męczenników na chrześcijan, ile w poprzednich wiekach. To jest nieprawdopodobne. Ja zawsze z takim pewnym poruszeniem słucham tych wiadomości, które napływają tam z Indii czy z krajów arabskich, że spalono kościół z chrześcijanami w środku, że chrześcijanie uciekają, eksodus, że mordują. Boże, my tu mamy po prostu wczasy niechrześcijaństwo, chciałoby się powiedzieć. Chociaż już coraz trudniej być katolikiem i chrześcijaninem w naszym kraju. Ale świadków potrzeba bardzo i o tym też dzisiejsze drugie czytanie mówi. Jaką wartość ma ta ofiara świadków? Czasem milcząca zapędzą ludzi do kościoła gdzieś w jakiejś wiosce, podpalą czy rozstrzelają, wybuchnie granat. Normalnie ludzie, rodziny chodzą sobie do kościoła, jak wszyscy inni żyją swoim życiem. Na co komu ta krew męczenników w takich sytuacjach? Nie o krew chodzi, o miłość chodzi. Miłość się tylko wyraża przez krew, miłość się wyraża przez krzyż, przez cierpienie, a chodzi o miłość. W tych ludziach jest dużo miłości do Boga i do bliźnich. Oni przecież się liczyli już wcześniej, że to się może stać. To ich nie zaskoczyło. Mogli się wcześniej ewakuować, wyjeżdżać, ratować. Nie chodzi do kościoła, zacząć odprawiać prześwięte po cichu, gdzieś po domach, żeby nie drażnić tam niektórych antykościelnie nastawionych ludzi. A jednak oni to wszystko robili i oddali życie za Chrystusa. Nieprawdopodobne. Paweł VI pisał w Ewangelii Nuncjandi: Kościół nie potrzebuje dziś nauczycieli, a jeśli już potrzebuje nauczycieli, to tylko takich, którzy są świadkami. Bardzo często pamiętam na lekcjach homiletyki, mówiono nam w seminarium: mów tak o Bogu, żeby ludzie czuli, że to jest twoja rzeczywistość. Że ty się tego dotykasz. To tym, że ludzie natychmiast wyczują, kiedy ktoś snuje teorię, a kiedy ktoś opowiada o przeżyciach z własnego życia. Opowiada o swoim spotkaniu z Jezusem albo o swojej nędzy. Oczywiście nie musi tego mówić imiennie, że to ja przeżyłem. Tylko, że w ogóle dzisiaj człowiek przeżywa to i to. I jeśli trafi w egzystencjalne problemy ludzi, to oni pokiwają głowami, powiedzą: rozumiemy cię i chcemy cię słuchać. Natomiast wszelkie kazania i konferencje, które się zaczynają w dobie lotów kosmicznych, współczesny człowiek, kto to jest współczesny człowiek? Gdzie on mieszka, ten współczesny człowiek? Tu siedzi pan Paweł, tu siedzi ksiądz Piotr, tu siedzą tam są siostry, tu jest parafia. Konkretni ludzie. I dlatego nieraz ta abstrakcja, język abstrakcyjny jest ucieczką, która ma dodać splendoru wypowiedzi i ukryć to, co zostało niepowiedziane. Ktoś kiedyś powiedział, że na egzaminach studenckich coraz częściej stosowana jest metoda brnięcie w niejasność celem wywołania poczucia głębi. To, żebyśmy się tego w kościele bali. Chrystus mówił nieprawdopodobnie prostym językiem. Nieprawdopodobnie prostym językiem. Czy my dziś żyjemy w ucisku? Jeszcze wracając do pierwszego czytania, czy my dziś musimy się czemuś opierać? Na pewno mocny i wyraźny jest ten antyklerykalizm w Polsce. To jest nieprawdopodobne, że gdzieś, Polacy chciałbym powiedzieć, słabość do księży, do sutan, do habitów, bo jeśli byłem gdzieś w świecie, w Anglii, na Węgrzech nawet, to oczywiście ludzie się spojrzeli, kiedy szedłem w koloradce czy w sutannie. Natomiast w Polsce, pamiętam, w katolickim Krakowie, gdzie tych księży jest mnóstwo na ulicach i sióstr, jak wsiądzie ksiądz do tramwaju, to: o, ksiądz, zobacz ksiądz. Ciągle jest takie poruszenie, ta osoba kapłana takie wywołuje zainteresowanie, że ludzie głowy wyciągają. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to oznacza i z czego to się bierze. To wtedy, kiedy się właśnie tak człowiek chodzi w sutannie, to też może dostać po nosie albo i w głowę. Pamiętam, zaraz po święceniach byłem młodym księdzem, jechałem autobusem 166 i pewnie lekko pijany człowiek zaczął mi ubliżać. Zaczął krytykować papieża, ubliżać Matce Bożej. No, nie odzywałem się, bo co miałem powiedzieć. Ale nie odzywał się też cały autobus. Wszyscy patrzyli na tą egzekucję taką słowną, której ten pan na mnie dokonywał.
Poza tym jesteśmy bombardowani też grzechem. Dawniej człowiek chciał spokojnie wyjść na ulicę, na spacer do parku. Teraz musi zobaczyć 5 rozebranych pań, jakiś tam film, horror reklamowany. To jest taki ucisk dla nas, że tak jest często w sytuacjach grzechotwórcza, grzechozapraszająca atmosfera. Kiedyś ten człowiek, jak nie chciał oglądać filmów jakichś erotycznych, to nie musiał ich oglądać na ulicach scen jakichś takich. Teraz no niestety zamkniętymi oczami się po ulicy nie da iść. I tak jest nasza codzienność. Mówiliśmy też o miłości. Do tej miłości już za chwilę wrócimy. Księga. Księga. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, werset od 34 do 40. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem. A jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wydaje mi się, że ludzie się współcześnie sami mało kochają. Owszem, konsumują, ale to nie miłość jest przecież. To co za miłość jest? Miłość siebie samego. Człowiek ma jedno serce do kochania. Tak samo kochamy siebie, jak kochamy bliźniego, jak kochamy Pana Boga. Jeśli ktoś nie kocha siebie, mówi, jestem pomyłką na świecie, jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi, jakiś fatum czy przekleństwo na mnie ciąży, jestem zły, niedobry, zaśmiecam tylko świat, to taki człowiek nie może za chwilę pójść do Boga i powiedzieć: miłuję, kocham Cię, bo jednym sercem ma bunt. Zresztą stwierdzenie, że moje życie jest złe, niedobre, że to jest jakieś trochę ubliżanie Panu Bogu. Bardzo często spotykam ludzi, którym się mówi: ładnie śpiewasz. Tak, beczę. Świetne ciasto upiekła Pani. Byle co mi nie wyszło. Przecież obrażanie Pana Boga. Dostała talent kucharski, dostała talent śpiewaczy, dostała talent sportowy. Chyba na Zachodzie słyszałem, że jak ktoś się powie, masz ładne spodnie, tak, podobają Ci się, to cieszę, bo ja też długo ich szukałem. Są ładne, rzeczywiście. Natomiast to nie kochanie siebie. Człowiek o takiej niskiej samoocenie to się charakteryzuje tym, że po pierwsze wszyscy muszą go kochać. Wszyscy muszą go kochać i lubić. Jeśli jedna osoba go skrytykuje, to tych 1000 pochwał, które dostał, go nie interesują. I wszystko musi iść po ich myśli. Jeśli coś nie pójdzie po ich myśli, są zdruzgotani, załamani. Dlatego rzeczywiście trzeba pokochać siebie. Kiedyś spowiednik zadał mi pokutę dziwną, mianowicie, żebym czule wypowiedział swoje imię. No tak się zamknąłem w pokoju, zwilżyłem usta, mówię, co to za pokuta prosta i powiedziałem: Piotruś. I coś tak we mnie drgnęło dziwnie, bo żebym powiedział: palant ze mnie, a dureń ze mnie, co to jest? To przychodzi łatwo, to tak łatwo mi, jaki pajac ze mnie, kurczę, się skompromitowałem, jak głupi jestem, ale powiedzieć: jestem dobrym człowiekiem, synem Pana Boga. Wielu ludzi nigdy takich słów nie wypowiedziało. Nigdy takich słów nie wypowiedziało. Jest trudno mówić, ale taka jest prawda. Ja kiedyś dostałem podobną pokutę. Miałem patrzeć w lustro codziennie, przez kilka dni, chyba przez tydzień, i mówić do siebie samego: kocham Cię. I skręcało mnie, i na samą myśl teraz też mnie dość mocno skręca. Tak, dokładnie. Jeszcze wrócę do tego przykładu. Ksiądz powiedział, że ci, którzy siebie za bardzo nie kochają, to bardzo potrzebują afirmacji innych. Ale oni też często, wydaje mi się, że wszystko dla wszystkich zrobią, żeby tylko być przyjętym. Czy to jest taka miłość? Będziesz miłował bliźniego swego?
nigdy nie dostaniemy tej dobrej oceny samego siebie przez impulsy z zewnątrz, że ja coś zrobię, że ja coś powiem, że coś naprawię. Tylko od środka to może być uleczone przez Ducha Świętego. Bo można zarobić $1,000,000 i zrobić profesurę państwową i być ciągle niezadowolonym z siebie, uważać się za pomyłkę na świecie. Czy kochający Bóg może takiego człowieka leczyć? Może leczyć, tylko proces polega na leczeniu tak jak leczy lekarz. Każda operacja zaczyna się od nacięcia. Każda operacja zaczyna się od usunięcia czegoś, co już jest stare, zużyte, pęknięte, chore, zainfekowane. My natomiast chcielibyśmy, żeby ten etap był pominięty. Chcielibyśmy od razu wejść w strefę pokoju, szczęścia Bożego. Pan Bóg nas musi porozbierać z tych wszystkich naszych sweterków, koszulek, mówię to w przenośni, którymi próbowaliśmy ukryć naszą brzydotę, tak w naszym mniemaniu. Proszę zwrócić uwagę, ten płaszcz, o którym dzisiaj była mowa w pierwszym czytaniu. Taki płaszcz dla niewidomego był domem, jego terytorium, gdzie sobie rozkładał, to było jego terytorium, dom, i osłoną, otulał się, gdyby jakieś tam dzikie zwierzę podchodziło, to by się w ten płaszcz otulał. A Chrystus mówi krótko, zdejmij płaszcz i chodź tutaj do mnie. Zostaw to wszystko. Tak jakby powiedzieć komuś, kto jest, co całe swoje wartość cierpie z tego, że jest na przykład tam profesorem czy specjalistą, zrzeknij się tytułu, spal te dyplomy i pojednaj się z bliźnimi i zacznij normalne życie, bo do tej pory to tylko udawałeś kogoś ważnego. No drastyczne takie porównanie, ale my jedziemy na pocieszaczach. Jeden pan mi mówi wprost, kiedy mam doła, wyjmuję wszystkie swoje karty kredytowe, układam na stole w równo i trochę mi się poprawia. Czy można kochać ludzi, a nie kochać Boga? Nie. Nie można, bo wszystko, miłość jest jedna. Do siebie, do drugiego i do Boga. Do Boga jest to miłość nie taka, żeby Pan Bóg poszedł do nieba, bo On jest w niebie, On jest niebem, ale że Jego modlimy się, oddając Mu cześć i chwałę za to, co robił i robi dla nas. Więc nie można odrzucić tego, a miłować bliźniego. Największym szczęściem dla bliźniego jest zjednoczyć się z Bogiem, największym szczęściem dla mnie jest zjednoczyć się z Bogiem. Wszystkie te trzy miłości są ze sobą tak bardzo powiązane. Miłość jest nam potrzebna do rozwoju. Miłość to jest odpowiedzialność. Człowiek wzrasta przez to, że jest odpowiedzialny. Bardzo często rozmawiałem z narzeczonymi, oni wspólnie mówili, proszę księdza, można się pobrać i dalej się bawić w życie. Ale kiedy pielęgniarka czy położna przyniesie takie 4,60 kg deko i położy na ręce matki i ojca, to oni czują, że zabawa się skończyła. Już teraz wyjazdy w góry co sobota, imprezowanie, oglądanie filmów po nocach, wszystko się skończyło. To jest totalna rewolucja w życiu narodzenie się dziecka, bo jest odpowiedzialność za to kruche życie. Zapytano kiedyś wielkiego teologa von Balthasara, jakie zdanie we wszystkich książkach teologicznych, filozoficznych, psychologicznych jest najważniejsze. Jedno zdanie, żeby powiedział. No, kiedy to czytałem, zamarłem. Zaraz mówię, dowiem się o jakiejś nieprawdopodobnej miłości, o nieprawdopodobnej mądrości, czy coś będzie o Bogu, o przemijaniu, o świecie. On powiedział takie zdanie, parafrazuję troszeczkę. Moje ja może żyć, rosnąć i rozwijać się w Twoim Ty. Nigdy ja się nie rozwinę, nie w Twoich medalach, nie w Twoich dyplomach, tylko w Twoim sercu. Problem polega na tym, że ludzie się dzisiaj nie spotykają. Nieraz mi się zdarza być zaproszonym gdzieś do kogoś na takie poprawiny weselne, bo na weselu nie byłem, więc proszę księdza, spadnie na herbatkę. No i oczywiście, proszę księdza, obejrzymy zdjęcia ze ślubu i z wesela. Zdjęć tych nie jest 30, tak jak nasi rodzice mieli po 30 zdjęć, po 20 zdjęć, tylko jest zdjęć 500 albo 600. No więc oglądamy te wszystkie ciotki, wujki, oglądamy, kiedy już obejrzymy, ja się cieszę, zaraz dostanę jeść coś tego tutaj. To jeszcze film. A jeszcze ksiądz zobaczy to wszystko na DVD. Oh no, please. Bardzo często właśnie licytujemy się, nie mówimy o sobie, tylko wygłaszamy dyżurne poglądy. Co tam słychać? O politykach często ponarzekamy. Natomiast spotkać się z drugim człowiekiem to jest... Nawet w małżeństwie. Ktoś powiedział, jeden z księży powiedział do małżeństwa, które miało kłopoty. Ustalcie sobie taki dzień wieczorem, żeby tak dla siebie coś spotykać za tydzień. Mówimy, ustaliliście taki dzień wieczorem? Tak, że ona ma czwartki, a piątki. No to dramatycznie. Nie ma spotkań. To wszystkie statystyki, to znacie państwo. Przeciętny Polak ogląda dziennie 4 godziny telewizji, a mąż z żoną rozmawia 6 minut 20 sekund. Tak samo z dziećmi. Kiedyś jedno dziecko, kiedy ksiądz przyszedł po kolędzie, po modlitwie powiedział, proszę księdza, niech ksiądz powie rodzicom, żeby mi czytali Biblię dla dzieci, bo dostałem kolorową na imieniny, a oni mi nie chcą czytać. No właśnie,
Dzieciaki są nieraz w niebo wzięte, że rodzice ich omijają, mają wolną chatę, luz i tam jakąś większą swobodę manewru, ale potem się to odbija, ten brak kontaktu z ojcem, z matką nieraz. Czy ta miłość do Boga, ona tu jest takim kluczem, czy dzięki niej można jakoś dotrzeć do drugiego człowieka? Ja myślę sobie o tym, że wiele osób, na przykład rodzice, jeśli chodzi o dzieci, małżonkowie pokłóceni, rodzeństwo, wiedzą, że jest przepaść i po ludzku się nie da jej przekroczyć. Mhm. A miłość do Boga może tę miłość ludzką naprawić? Jak to jest? Miłość ludzka często jest zaprzeczeniem miłości. Ja zawsze z takim niepokojem słucham, kiedy młodzi mówią, kochaliśmy się, proszę księdza. Właśnie odwrotnie, nie kochaliście się, krzywdziliśmy się, proszę księdza. Trzeba powiedzieć, krzywdziliśmy się. Wczoraj żeśmy się skrzywdzili, przedwczoraj dwa razy żeśmy się skrzywdzili. Natomiast to nie jest miłość. Miłość jest światłem życia. Dlatego ciągle musimy to rewidować, pojęcie. Oczywiście Kościół nie ma szans z mediami, gdzie miłość lata, fruwa, gołąb, gdzie ją znalazłem, zgubiłem. Proszę Państwa, jeśli ktoś mówi, że zgubił miłość, jeśli ktoś mówi, że przestał kochać, to nigdy nie kochał. Miłość jest niezniszczalna. Tak samo może tutaj przy tej okazji powiem o tym problemie, który jest coraz większy, chyba będzie coraz większy, problem singli, czy jest powołanie na singla. Proszę Państwa, nie ma w chrześcijaństwie mowy o samotności. Może być samodzielne mieszkanie. Ale chrześcijanin, który by się odciął od ludzi, zamknął w cudzysłowie, zamurował i nie chciał nikogo widzieć, słyszeć, skarłowacieje nieprawdopodobnie. Rozwija nas miłość do ludzi, a ludzie to nie tylko najbliższa rodzina. Znam ludzi, którzy są w stanie bezżennym i pięknie żyją, pożytecznie żyją i ładnie się rozwijają. Ale są tacy, którzy wegetują na wyrysalce z pilotem w ręku i wtedy będą mieli 40-50 lat, a ciągle będą dziećmi. Chyba możemy i Państwu, i sobie życzyć prawdziwej miłości. Po prostu. Do niej trzeba dorastać, do niej trzeba się uczyć. Są ludzie, którzy myślą, że potrafią kochać, a nie potrafią kochać. Nie potrafią przekazać życia drugiemu człowiekowi. Ale chyba wielu ludzi współcześnie jest w takiej sytuacji. Dobrze, jak się sobie to uświadomi, że nie potrafię kochać. Nie wiem, co to jest miłość. Tak, to nieraz chłopak zna dziewczynę dwa tygodnie i mówi, kocham cię. No, jeśli ma na myśli stan emocjonalny, zafascynowanie, to ja się zgodzę, że to tak. Ale miłość jako troska o najwyższe dobro dla drugiego człowieka, w sposób bezpośredni czy pośredni, no to tego jest mało. Tego się trzeba uczyć. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kańska. Księga.